Jesteśmy, proszę Państwa, z powrotem pod skocznią Grossy Olympiaszantę w Garmisch-Partenkirchen. Wraz ze mną profesor Jerzy Żołądź, fizjolog naszej ekipy. Pan, panie profesorze, jest dobrym duchem naszej ekipy. To dzisiaj się potwierdziło. Cieszę się, że dzisiaj właśnie Adam był w stanie tak skutecznie rywalizować, dostarczyć nam tyle emocji i do końca trzymać nas na pięciu. Bo o tym, że on jest dobry, my absolutnie wiemy i wierzymy. Ale jeszcze trzeba trochę szczęścia, tak jak dzisiaj szczęście dopisało Adamowi, nie dopisało innym, którzy też rywalizują na podobnym poziomie. Dlatego jeszcze raz Adam pokazuje, że w niego warto wierzyć, trzeba wierzyć i z większą dozą zaufania do jego startu podchodzić. W nowym roku jest dobra forma, jest szczęście, no i chyba Adam odrodził się psychicznie, bo to było najważniejsze. Z pewnością ten wynik dzisiejszy był Adamowi bardzo potrzebny. Oddał dwa bardzo równe skoki na bardzo wysokim poziomie. Do końca zawodu potrafił rywalizować bardzo skutecznie i to jest dobry prognostyk na najbliższe starty. Aczkolwiek, jak Państwo widzą, specyfika skoków narciarskich jest taka, że nawet najlepsi mogą mieć pecha i nawet najlepsi mogą nie zajmować czołowej pozycji. Dlatego musimy też rozumieć to, co działo się z Adamem Małyszem, ale teraz wierzymy, że no, nadal może być tak lepiej w kolejnych konkursach turnieju 4 w skoczni. Na co możemy zatem liczyć? Na pewno na to, że Adam będzie skakał z pełną duszą, z pełnym sercem, bo to jest sportowiec i kości, a my będziemy starać się pomagać najlepiej jak umiemy. Ten ważny aspekt dzisiejszego konkursu to również to, że skończyła się dominacja Svena Hanawalda. On już nie zdobędzie, nie powtórzy tego sukcesu sprzed roku. No właśnie tak jak przed chwilą mówiliśmy, skoki narciarskie cechują się tym, że jeden moment zawahania, jeden moment niepewności, złe warunki, zbyt ryzykowne skoki narciarskie prowadzą czasami do porażki. Taką porażkę miał dzisiaj ten Hanawalt. Wiele rzeczy składa się na sukces. Dziś Adam Małysz, drugi w Garmisch-Partenkirchen i to jest najważniejsze. Profesor Jerzy Żołądź, dziękuję bardzo panie profesorze. Dziękuję bardzo. Dziękuję.